Pokażę wam jaką fajną dzisiaj córa będzie miała stylówę. Psi Patrol, PLNN, serduszko. Tutaj taki jeans, dresik. Super. A na moim Insta pojawił się nowy post dla Brown. I mój obraz przepiękny, ale się cieszę, że się udało. Wszystko zaakceptowane, więc zleciało. Dopiero teraz przez minutę jest. Bardzo, bardzo mi się podoba. Jeżeli wam się podobała foto, to wpadajcie polajkować na Insta. Hej ho, przyszłam pokazać wam nowości z naszego sklepu. To jest naszyjnik Magic Ball. Jest to pozłacany naszyjnik. Kolejny naszyjnik to Magic Dome. Zobaczcie, taka kopułka ażurowa. O, mam nadzieję, że tu widać. Jest bardzo subtelny, bardzo podoba mi się ta forma. I jeszcze jeden naszyjnik to jest Face. I to jest taka minimalistyczna twarz, bardzo w trendach cały czas. Śliczna. Śliczny naszyjnik, wygląda jak taki, jest w formie takiego medalika bardziej. Pamiętajcie, że wszystkie nasze naszyjniki mają przedłużki, można regulować sobie długość, nosić krótsze, dłuższe i mają też takie serduszko na końcu, więc są naprawdę bardzo ładnie wykończone. Mamy też nowe wiszące kolczyki, wiem, że bardzo lubicie wiszące i one najczęściej, najszybciej się sprzedają. Uprzedzam was od razu, że to są bardzo limitowane ilości. No i właśnie są srebrne, wiszące, już wam pokażę. Jakiej wielkości na uchu. Teraz mam na sobie te, które wam się bardzo podobają. Z kryształami. Więc można fajnie albo nosić pojedynczo, albo do jakichś kilku jeszcze sztyfcików. I na stronie są już też sztyfty. Wiem, że wiele z was lubi po prostu kolczyki na sztyfcie, bo są wygodne. No nie ukrywajmy, że są to wygodniejsze kolczyki. Nie zahaczają nam i wiecie o co chodzi. I nowe sztyfty wyglądają tak. Także zaglądajcie na sklep, bo tam mamy trochę nowości i szykujemy też jeszcze nową kolekcję. Za kilka dni się pojawi, czegoś takiego jeszcze u nas nie było. Także obserwujcie i pamiętajcie, że to co wam pokazuję to są limitowane ilości. Z nami Dawid! Hejo! Dawid nie ma takiego głosu jak Kuba, ale też ma swoje uroki. Nie? Tak. Jaki tak. Masz urok osobisty? Dużo. Ja myślę, że Dawida można pokochać po prostu za styl bycia. Nie? Tak też jest. Nie starczyło czasu, żeby wymieniać tutaj. Zasługi Dawida. Bo ty nawet go tak lubisz mocno. Bardzo lubię Dawida, oczywiście. Wiesz, jakie rzeczy się dowiecie? Ostatnio ktoś powiedział w filmie, że podobało wam się to, że Patryk podziękował, że dała mu coś do jedzenia. I że cieszył się, że mu smakowało. Że to było takie, taka jakby prosta rzecz, a tak się ucieszyli z tego, więc... My sobie tak gadamy o takich prostych rzeczach. Nadal ja tak samo czekam jak wy na debiut Kuby i czytanie jego książek. Nadal nie dostaliśmy propozycji. Kuba nie dostał propozycji od radia też. Kuba, jak się z tym czujesz? Jest pozytywny odzew widowni, ale... Ale tylko widownia. Niestety świat biznesu się do mnie jeszcze nie odezwał, więc... Musicie przekonywać bardziej. Tak? Może nie, nie jest mi smutno. Ale może, wiesz, to wiesz, taka... może szansa jeszcze cię spotka jakaś. Też tak myślę. Znając ciebie na pewno. Na pewno będziesz zadowolony, stary. Tak. Fajne jest to, przynajmniej powiedzieliście, że musi być przystojny kapitan. Kuba będzie na katamaranie. Tak jak Karolina powiedziała ostatnio. Jak tam dotrzecie? Dotrzemy tam. Wszystko odblokowane zaraz będzie. No, szczepionkę masz, Kuba? Zobaczymy, czy jeszcze nie. Stamtąd. Będę miał, tylko muszę chwilę czekać jeszcze, bo niedawno chorowałem, więc przeciwciała są jeszcze. No. Kuba chorował, przyznał się tutaj. Ja na szczęście jestem zdrowy. Karolina też masz szczepionkę. Ostatnio w ogóle kontrowersyjny jest temat tych szczepionek i się pytaliście, że mówimy o tych szczepionkach, że ktoś nam zapłacił. Nie wiem, Karolina chyba wspomniała o tym, że kiedyś mieliśmy propozycję, ale ją odrzuciliśmy. Więc to, co mówimy w filmie, jest naprawdę to, co wychodzi od nas bezpośrednio. Nikt tam nie zapłacił za to, ani nie kazał nam tego mówić. I Kuba, też masz takie zdanie? Czy zapłacił ci ktoś? Sam to robi. Mi nie zapłacił, robię to dla własnego zdrowia i wy też tak zróbcie. Brawo ty. A my, moi drodzy, dzisiaj taką ekipą. Niestety Kasi nie ma, Betty nie ma. Ale myślę, że może się uda w tym roku jeszcze. Fajnie by było. Wszyscy razem? Kurczę, no planujemy przecież, może polecimy do UK. Nie, no planujemy wypad jeszcze służbowy. O. Tak? Ja nawet o tym nie słyszałem. Planujemy. Jak kto to wymyślił? Do Zakopanego.
Tak, Karolina w ogóle. Karolina to by tylko do Zakopanego jechała. Nieważne jaki w ogóle to jest, jaka pora roku. A ile ty razy byłaś w Zakopanem? Ale przyznaj to się. Nie o to chodzi, chodzi o chodzenie po górach. A do tego ty będziesz chciała. Oj, ja bym sobą chodził, na pewno. Robiła tam na górach, w górach. Ja bym w ogóle chciał. A ja wiesz, że ja nigdy nie byłem tam. Byśmy pochodzili. Więc dla mnie to by było. Na 5 stawów weszli. A w tej wodzie tam u góry nie wolno się kąpać, nie? No nie, to nie, ale tam, kto tam cię złapie? A, wskoczyłbym na bokserkach szybko, plum. Dobrze. Więc wyjazd służbowy do Zakopanego. I mój głos masz. Dzięki, Dariusz. Więc dwa głosy są na 7, więc nie wiem, jak przekonamy resztę. Losowanie. Nie, nie, losowanie to jest nie, bo wiesz, wylosujemy my i reszta będzie wkurzona. Musi być taki, wiesz, zbiorowy głos. Ogólnie chcieliśmy was zapytać, czy jesteście team ryż, czy team makaron, jeśli chodzi o zupę pomidorową i rosół. Ale przede wszystkim zupę pomidorową. Ja rosół to tak jest. Rosół z ryżem? Nie. Tutaj jest team ryż, a tutaj jest team makaron. Team mieszany, zależy czy masa, czy ryż. Dajcie znać w komentarzu, czy wy wybieracie ryż, czy makaron. Wow. Dzisiaj słuchajcie, sałatka. Każdy zna dzisiaj je osobno. Darek co? Boczniaki w panko? Ja jadłem boczniaki jako schabowe i Kuba powiedział, że smakują jak mięso. No, także ja dzisiaj sałatka, Karolina też. Bardzo dobra. Dawid zupę wcina. Ja powiem wam, że dzisiaj się nie mogliśmy zebrać, jeżeli chodzi o co kto ma jeść. Jakoś tak nie odpowiadał wszystkim lunch, więc tak się podzieliliśmy. Także taka piękna sałatka, smacznego wszystkim życzę. Hej, hej, my już jesteśmy po lunchu. Po rozmowach, słuchajcie, po debatach i w ogóle, Po kłótniach nawet, chłopaki. Pokłóciliśmy się przed chwilą. Nie, to była wymiana zdań. A ja, ja się wystraszyłam. Karolina się wystraszyła. Przez co, że ktoś nie opłacił nam faktury. Dobra. I się pokłóciliśmy o to. Słuchajcie, przyszły paczuszki, tworzymy sobie razem. Chłopaki już się nie kłócą, już się śmieją, zobaczcie, już, tak, już wszystko. Bo wiecie dlaczego? Bo o to chodzi, że tak jak nam na szkoleniu powiedzieli, że nie powinniśmy się denerwować o rzeczy, na które nie mamy wpływu. Dokładnie. Po prostu ktoś nie opłacił i nie mamy na to wpływu, że tak. Nie opłacił. Nie? Słuchajcie, Big Lossy. Ostatnio Kuba jest fanem pudełek subskrypcyjnych. O tak, tak. Oczywiście korzystam na bieżąco z produktów. Jak wszyscy tutaj. Dawid, może ty dzisiaj skorzystasz. Dlatego tak młodo wyglądam. No tak, dlatego właśnie. U nas śmiechy, jak widzicie. I mamy pudełeczko Day Routine. Zobaczmy, co tu jest. Mamy kod zniżkowy do Medicine. O, może sobie, słuchajcie, wykorzystam zaraz. Właśnie dajcie znać, czy Medicine zrobić mierzymy. Bo mogłabym nagrać w sumie, a Medicine to taka fajna polska marka. No i tak, zobaczmy, co jest w tym pudełku. Jest maska Placenta Platinum z Mitomo. O, jakie to fajne, takie żelkowe. Odświeżający tonik z Ingrid. Tonik pietruszkowy. Body Diet z Sorai. To kiedyś dostałam tą paczkę PR-ową. Ujędrnianie i detox. Dalej jest znowu Hello Body. O, to wiesz co, muszę tobie dać, kakus, bo to jest ta mgiełka, ja ją mam w domu. To jest ta mgiełka kokosowa, która chłodzi. Można w ciągu dnia się też psikać. Oh. Możesz się ochłodzić. Thank you. O, to kocham, słuchajcie. Ten produkt był w moim filmie. Linkuję wam na Hairstyle ten film, gdzie pokazywałam moje olejki do włosów. Świetny olejek do włosów. Naprawdę rewelacja. Nie wiem nigdy, jak przeczytać tę nazwę, bo to jest pewnie jakaś irlandzka. Iredale? Dobra, teraz po kolei próbujemy to czytać. Nie, ja wiem, ja tego nie wiem. Nazwę nigdy nie wiem. Jane? Iredale? Kuba? Nie wiem. No Kuba to się zna. Nie, Darek już szuka w Google, bo chce szukać. Kuba, przeczytaj. Jane Iredale. Jane Iredale. Iredale. Iredale, tak. Iredale. Iredale. Okej. No to my z kakusem sobie Iredale. Przepraszam was, że się śmieję, ale po prostu nie wiemy, jak to przeczytać. Zaraz poszukam. I jest to facial primer. I na koniec jest Vinyl Gloss z Golden Rose. Dostałam w takim kolorze 06, ładny różowy, także myślę, że całkiem fajne. Iredale! Wygrałyśmy! Fajne takie, w ogóle roślinne to pudełko. Powiem wam, że dużo jest takich, zobaczcie, kosmetyków z wyciągami roślinnymi. Fajne pudełko, podoba mi się. A tutaj, słuchajcie, paczuszka z Sephory. Od Agnieszki i od Ole Hendriksen. To jest marka, chyba, oni są ze Skandynawii? Tak.
I co tutaj jest? Cold Plunge Pore Remedy Moisturizer i Cold Plunge Pore Mask, czyli takie chłodzące. No jakiś teścik sobie muszę nagrać. W ogóle zastanawiałam się, czy wrócić do Was z testami maseczek do twarzy, bo jak robiłam te odcinki, to Wam się bardzo podobało i myślę, że jest to jakiś trop. Jeżeli macie ochotę, napiszcie mi w komentarzu na dole, czy nagrywać takie odcinki z testem różnych dziwnych, śmiesznych, nietypowych maseczek. No ja przygotowałem, moi drodzy, obiad na jutro i śniadanie, pasta z makreli, zaraz stawię do lodówki, a to tutaj muszę poczekać, aż wystygnie. Są to grzyby, pęczak, brokuły, zielona papryka i cukinia w sosie grzybowym. No i to jutro idzie na obiad, przełożę to za karo, vloga dodałem i idę spać. Pół do pierwszej prawie. Dobranoc.